Cześć moi drodzy i witam was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam na imię Michelle Direl, jak mnie jeszcze nie znasz, no, a jak mnie już znasz, no to właśnie znowu witam was w niedzielę na nowy filmik. To są właśnie bezczasowe orakel, to też możecie ich oglądać w jakiś inny czas, to nie zależy, bo chodzi tutaj właśnie o temat, ok? My właśnie tutaj będziemy się pytać, co ta grupa ludzi o tobie myśli. I wy możecie sobie teraz wybrać, jaka grupa ludzi to może być. Mogą to być ludzie w robocie, tak? W pracy, kolegi. Mogą to być, może to być, no, przyjaciele, rodzina, ktokolwiek, tak? Może być, że jakaś grupa jest bardzo ważna, albo możecie też tak po prostu powiedzieć, no dobra, ludzie generalnie, tak? Sąsiadzi, no każdy. To każdy może sobie to tak oglądać, jak wy chcecie. My tu no, mamy trzy orakel, i też kiedy się zaczynają, jest tutaj właśnie filmik Wybierz kartę. Na dole w komentarzach widzicie potem, kiedy się zaczynają te filmiki, tak? No właśnie, możesz sobie wybrać ta karta, która cię najbardziej pociąga, tak? To jest na przykład pierwsza, druga, zaraz wam pokażę, i trzecia karta. Zaraz wam pokażę, tak? Możecie właśnie się tak czuć pociągani do jakiegoś symbolu, do jakiejś karty tutaj. Są to symbole różne, tak? Tak intuicyjnie właśnie. Albo możesz teraz też powiedzieć, no dobra, to ja właśnie teraz będę cały orakel oglądać i mogę też oglądać, tak? Możecie też oglądać, że tak powiedziecie, no normalnie pierwszy orakel jest rodzinka, drugi orakel jest ta paczka przyjaciół, trzecia jest właśnie robota albo coś takiego. Jak wy chcecie, ok? Przedstawię wam właśnie, to jest pierwszy orakel. Są to tutaj... jest to sztuka właśnie, tak? Namalowana. Jest to pierwszy orakel. Tutaj mamy właśnie Hans Makart. To jest pierwszy. Drugi orakel będzie ten. Jak się czujesz pociągany do tego drugiego, no to możecie też wybierać tego. Jak potrzebujecie czasu, proszę zatrzymać filmik, ok? I to jest tutaj właśnie trzecie. Jakoś sagie baby, ale ja właśnie nie oglądałam. Ja tylko właśnie tasowałam. No tak jak się tasuje tarota. Bez oglądania. Nie wiem dlaczego tutaj. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Pokażę wam tutaj. Pierwszy, drugi i trzeci. Proszę zatrzymać filmik, jak potrzebujecie czasu. Ja już będę czasowała. Proszę też właśnie podać lajka. Like. Proszę abonować, subskrybować i podać tutaj właśnie zegarek. To zawsze będziecie być informowane, jak będą najnowsze filmiki. Okej. Okay. My teraz zaczynamy właśnie z tym pierwszym orakel. Jak ludzie ogólnie, albo ta grupa ludzi o was myślą? Jest to kolektywny orakel. Może tutaj część być ważna dla ciebie, albo cały orakel. Ja jestem bardzo szczera. Mówię tak, jak tutaj będę widzieć. Świat. Mhm. Że wy może podróżujecie jakoś tam, że właśnie wy może też, może jakąś popularność macie. Nie musi to być wielka popularność, ale że wy właśnie by... no jakoś tam takie bardzo światowe energie, jak o to nie chodzi,
na jakieś światowe energie, to tutaj też może być, że ludzie właśnie bardzo myślą, że wy umiecie się dogadać z każdym, że wy też bardzo jesteście bardzo mili ludzie, że też dobre sąsiady, że wy też jesteście na tym miejscu, gdzie też macie być w jakiś sposób. Tutaj mam też właśnie oglądać w tą kartę, już mówi mi właśnie Spirit World, że też wy jesteście bardzo piękni, że wy też bardzo dbacie, no, o ciało, o zdrowie, o wygląd, tak? Jak to nie myślisz, że tak naprawdę jest, albo co? Ludzie chyba tak myślą, okej? Okay? W jakiś sposób. Że wy się nadajecie do świata może, tak? Może na scenę w jakiś sposób. Coś takiego, co tutaj właśnie jest taka pierwsza odpowiedź. I że wy też dużo zarabiacie. Wiesz co, to teraz też ja tutaj wyraźnie mówię, to jest to, jak ludzie o was myślą. Jak ty właśnie nie zarabiasz dużo pieniędzy, jest to tak, że ludzie to myślą, żebyś tam zarabiał albo zarabiał dużo, wielkie pieniądze, albo większe pieniądze, jak normalny człowiek, tak? Powiedzmy, tak powiedzmy, jak ty nic tam nie zarabiasz dużo, no to musisz wiedzieć, że ludzie tak myślą o was. Oni by ci może też nie wierzyły, tak, że wy potrzebujecie jakieś tam jakąś pracę, że wy potrzebujecie może jakąś pomóc. Jak tak potrzebujesz pomóc w jakiś sposób, to musisz teraz wiedzieć, że ludzie myślą, że już wszystko masz. Okay? To a jak właśnie tak to jest? Jak spełnisz taką rolę w życiu i ludzie właśnie też tego widzą, no to właśnie, no bo czasami ludzie też myślą coś, a wcale to nie jest prawda. Tak? Wiecie, o co chodzi? To właśnie czasem to jest tylko reading, co ludzie o was myślą. O to tutaj właśnie chodzi. Że wy jesteście bardzo wartościowi ludzie też. Jak wy na scenie albo gdzieś tam jakoś nie jesteście, to też jesteście wartościowi ludzie. Może też to, co ty oferujesz, też dobry jest. Twój zawód dobrze robisz, że można ci też ufać, tak, zawodowo, ale też tak, że wy też, no, można was ufać, tak, nie tylko w zawodzie, z pieniądzami można was ufać, tak ogólnie można wam ufać, bo wy jesteście bardzo wartościowi ludzie też, absolutnie. Tak, high value jakoś. To jest to, jak, no kuźwa, tak, no to tutaj, no chyba jakieś aktorki, jakieś, nie wiem, reżysery, jakieś wielkie ludzie tutaj mi oglądają, no proszę bardzo, niech państwo się da znać, to proszę bardzo, tak? No wy może, no ludzie myślą, że ty, no naprawdę, ja was nie kłamię. Jak ty znasz mój kanał, może teraz być jak ktoś nowy, który mnie jeszcze nie zna, tutaj właśnie wylądował, to chyba myśli, że kuźwa mać, to ta baba, to nam tutaj wszystko mówi, co my chcemy słyszeć, żeby mieć subskrybów. Ale wy wiecie, jak mnie już dawno znacie, że tak nie jest. Że ja też bardzo też mówię, jakby tam coś nie tak różowo było, to ja wam też tutaj podam tą prawdę. Ale normalnie błagam was. Tutaj na serio tak mi leży, jak ty byś była jakiś starlet z Hollywoodzie i że wy macie przyszłość złotą. Tak? Że może dużo zarobku będziecie mieć, dobrą karierę, może wygląd piękny, może milionera będziesz jakoś się zaręczyć. Cokolwiek, no. I teraz jest bardzo interesujące. Kwestia jest, jak ty się oceniasz, tak? Jak wy się tak średnio oceniacie, no to muszę wam powiedzieć, ta grupa, gdzie ty pytasz, myśli, że ty jesteś normalnie ktoś wyższego bardzo, tak? No to musicie to trochę teraz, dla każdego to potem coś innego robi ten tarot, okej? Okay? Jest to też ogólny tarot, to znaczy może tutaj też tylko część być. Tak jak jest, prawda, w twoim życiu, albo wszystko, tak?
zależy, tak? Jak wy potrzebujecie pomóc w jakimś problemu, albo chcecie wiedzieć jakieś rzeczy, jakąś decyzję musicie robić, no to też jest warto właśnie do kart oglądać. No to też zawsze możecie mieć osobiste czytanko ze mną, jak chcesz. Bezpośrednio można mi e-mail napisać, na dole jest mój e-mail, żebyś właśnie dla każdego, który jest nowy i tego jeszcze tutaj nie zna. No właśnie. I wy jesteście seksowni, wysportowani. Jezus Maria. No, to jest absolutnie tylko pozytywne rzeczy, że ty masz naprawdę szansę na wszystko, że uniwersum ci wszystkiego dobrego da. Bardzo pięknie. No tutaj nic złego nie jest, moje drodzy. No może też jesteś, może taką figurę też masz, jak jesteś kobieta, jak jesteś mężczyzna, no to chyba twoja dziewczyna ma taką figurę, ja nie wiem, tak? Moje drodzy, dziękuję wam, to był właśnie pierwszy orakel. Tylko piękne rzeczy, tak? Tylko piękne rzeczy. Jak ja bym tutaj widziała coś tam, tak, coś nie tak, to ja bym tam jeszcze przedłużała ten orakel, żeby tak też ci powiedzieć, czego możesz inaczej zrobić, tak? Jakby tam dużo obgadały albo coś takiego, to ja właśnie was tak nie zostawię. Jakby było coś negatywnego, no bo ja chcę, że wy jesteście tutaj szczęśliwi oczywiście, tak? A nie tylko szczęśliwy przez to, że ktoś zawsze coś dobrego tutaj mówi. O to nie chodzi, no bo tarot jest szczery. Może tutaj bardzo tak no z muzyką i tak dalej wygląda, tak jak ja kształtuję mój kanał, ale ja jestem kuźwa bardzo szczera, tak? No tutaj właśnie druga grupa, moje drodzy, jak wy tutaj macie ta karta i to jest jakoś tam od malarza Anton Romako, Italian Fisher Boy. To jest właśnie z Włoch. To są takie artystyczne karty, bardzo ładne. We Wiedniu ja ich kupiłam w tym muzeum w Wiedniu, tak? Nie w Albertinie, no kuźwa, jak to się nazywa? Już zapomniałam, ja? Belvedere. Tam też Klimt pocałunek jest. No dobrze, to jest właśnie. Zaraz na to jeszcze powiem może, tak? Najpierw my chcemy tutaj tasować jeszcze trochę. I teraz zaraz będą wasze informacje na drugi orakel. Dziękuję wam za oglądanie, tak? No właśnie. Tak, to jest właśnie też mój pierwszy, moja pierwsza idea, która ja miałam, jak ja tutaj właśnie widziałam tego synka, ale najpierw chciałam właśnie tarota tutaj widzieć, tak? I potem powiedzieć, kochani, wy może jesteście, niedużo idziecie przed drzwi, może być taka informacja, że wy może niedużo mówicie z innymi ludźmi, tak? Że wy może jesteście zamknięci w jakiś sposób. Ludzie myślą, że wy bardzo nie, no właśnie wy chyba dużo jesteście dla was, nie tak dużo z innymi ludźmi. Wy się tak dużo nie pokazacie, wy też dużo nie mówicie, tak? Nie widać was za bardzo, ok? Wy jesteście może też bardzo młodzi, bardzo interesujący. Jak nie jesteś młoda albo młody, no to też inna warianta jest, że wy dostałyście właśnie teraz dziecko, tak? To może być właśnie ten Italian boy, dlaczego nie, ok? Jest to ogólny orakel, to ty już rozumiesz, ja ciebie nie znam, dobrze? Jak właśnie... Albo może być, że wy jesteście bardzo młodzi i ty tutaj oglądasz jakoś tam, ok? Bardzo młodzi. Ale bardzo młodzi. Jak wy jesteście tacy młodzi... No zaraz, zaraz. Nie, to ja chcę to wiedzieć teraz. Jak wy jesteście tacy młodzi, dlaczego ty tutaj oglądasz tarota, tak?